Kamaszkę wbije. Chyba, że nas będzie chciał YouTube wykolegować jak ostatnio. Że będziemy tylko ty i ja. I gadanie w próżnię? Nie, już jest jedna osoba. Kolejna. Także standardowe pytanie, jak nas widać, jak nas słychać? Będziemy wdzięczni za odpowiedź. Ja tylko nadmienię, że takie, myślę, 30-40 minut live'a przed nami. Witam pana Adama. Dzień dobry. Przynajmniej wiem, że nie jesteśmy sami. Marcin, proszę tylko powiedzieć, czy mnie było słychać, jak powiedziałem dzień dobry. Tak, napiszcie, czy słychać. To tak, mamy Paweł Lewczuk, witam pana Adama, Marcin Modliszewski, siemanko, Dawid Droszyński, siema. Dzień dobry. Siema. Wojciech Piasecki, cześć. To od razu napiszcie, czy dobrze nas widać i dobrze nas słychać, to będzie super. Cześć, słychać, Przemek XXX, Piotr Ingielewicz, witam, Micho Pycho, witam mistrzów, Marcin Modliszewski, słychać, wszystko ok, Wojciech Piasecki, super. Dobra, dzięki. Fajnie. To tak jak obiecaliśmy, powiedzmy taka druga część, kontynuacja porannego live'a. Tak, już... rano byliśmy na live'ie na kanale Adam Niemiec Fishing. Teraz jesteśmy na Preston Innovations Polska. Tak. I może tak słowem wstępu dla tych wędkarzy, którzy wcześniej nie byli u mnie na live'ie. Oczywiście możecie później to odtworzyć, bo ten live jest do odtworzenia. Ale jesteśmy na Odrze w Szczecinie. To łowisko to się nazywa Wyspa Pucka. Niektórzy też mówią na to kamienie, to mi tak tutaj miejscowi podpowiedzieli, bardzo im za to dziękuję, za te wskazówki. Jest podwójna okazja, żeby tutaj wędkować. Po pierwsze, no, kręcimy tutaj z Michałem film, a po drugie w sobotę i w niedzielę tutaj na tym łowisku odbędą się zawody z cyklu Grand Prix Polski. Więc chcielibyśmy na filmie pokazać takie przygotowania, trening przed zawodami z cyklu Grand Prix Polski. Możecie w ogóle napisać w komentarzach tutaj na żywo, co myślicie o takim formacie filmu, czyli o takich przygotowaniach, przemyśleniach, jak, co, gdzie, po co, dlaczego, na co, bo nie ukrywam, że w planach gdzieś mamy te wszystkie cztery cykle Grand Prix, ale to też zależy dużo od Was. Mariusz, witam, dobrze słychać. Dawid Doroszyński, dobrze słychać. Przemek XXX, bardzo miło się ogląda Wasze filmy. Adam Mistrz w swoim fachu. Bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Teraz akurat jakaś rybka mi spadła, już miałem nadzieję, że coś Wam pokażę, zaciąłem. Michał Gąsierowski, witam i powodzenia, super inicjatywa. Karol Makow, cześć, dobry pomysł. Ale też będziemy Was prosić, jak będzie już ten film wyjdzie, żeby tam pod tym filmem jakiś odzew był. Bo też nie ukrywamy, że też jesteśmy jakoś tam oceniani i no jeżeli dobrze się filmy przyjmą, no to będziemy mieli zielone światło na kolejne, jeśli nie, no to różnie to może być. Tak, tym bardziej, że Grand Prix po prostu są rozstrzelone po całej Polsce. Eddie02, cześć. Cześć Eddie. Cześć. Także jeżeli macie jakieś pytania do Adama, czy odnośnie, czy nawet nie do Adama. Tak, można do Michała zadawać pytania. To śmiało piszcie je w komentarzu. Ja tylko jeszcze raz powtórzę, że planujemy być dla Was takie 30-40 minut i gdzieś tam będziemy też powoli kończyć nasz odcinek. Ja mam tutaj do domu prawie 6 godzin drogi. Adam jeszcze do niedzieli będzie wojował. Dariusz Dąbrowski, witam wszystkich. Dzień dobry. Sławomir Stanion, jest gicio, fonia, wizja, trzymam kciuki za weekend. No to Sławku, zobaczymy, jak mocno trzymałeś kciuki. Po weekendzie pewnie się jakoś sfazujemy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będę miał możliwość, żeby Ci zadzwonić i podziękować. Dla tych, co oglądali nas rano, to możecie zobaczyć, znaczy pamiętacie pewnie, jaka pogoda była rano, a co się dzieje teraz. No. Tak. Teraz się robi patelnia po prostu, a tak nie zapowiadali, że będzie aż tak ciepło. Mariusz tutaj pyta, jaka taktyka na dzisiaj, to ja może odpowiem Mariuszu, że są to zawody, więcej o taktyce i tak dalej, to już zobaczycie na filmie w przyszły piątek. Nie w ten piątek, tylko w przyszły piątek.
Tak, tym bardziej, że no teraz to tak trochę trudno mówić o jakiejś tam taktyce, no bo to jest, ja nie znam tego łowiska, więc też trochę jak takie dziecko we mgle. Tutaj trzeba było dokładnie to stanowisko wygruntować, wybrać miejsce, w którym należy łowić. No i tak gdzieś tam krok po kroczku być może zbliżać się do tego, co jest ważne na tym łowisku, ale całe szczęście mam jeszcze przed sobą 2 dni treningów, podczas których mam nadzieję, że te poszukiwania złotego środka zostaną zawężone i w sobotę rano usiądę tutaj z dobrze przygotowanym sprzętem, odpowiednio przygotowaną zanętą, wybranymi już przynętami. No i że będę skuteczny. Na razie wygląda, że ryb jest bardzo dużo w tym łowisku, więc takie zapowiadają się zawody na rybach. A jak będzie, no to zobaczymy. Pogoda ma się zmienić. Tutaj też od miejscowych wędkarzy słyszeliśmy, że akurat teraz jest jakaś cofka, więc może ta woda się za chwilę zmienić, bo podniósł się stan wody, więc za chwilę może się zrobić uciąg większy. Także jeszcze wszystko otwarte tak naprawdę. Tak, no bo w sumie o takiej jakby taktyce tak od A do Z, to myślę, że więcej usłyszycie na Adama kanale. Nie? No ja mam plan też jakiś tak film nakręcić. Zobaczę, jak tutaj mi warunki pozwolą na to, żeby coś tam skręcić. Ale spróbuję, no. Janusz Górnik, pozdrawiam. Cześć Januszu. Również pozdrawiamy. Miły YouTube, witam. Czy w lato będą może filmy z komercji, jakaś seria? To ja może odpowiem, że jako takiej serii to chyba nie przewidujemy, ale filmy z komercji będą w lato na pewno. To jest więcej niż pewne. Maciek tak. Nowak napisał, że live też jest na kanale Adama, Adam Niemiec Fishing. Tak, Maćku, był. Ten live był rano, teraz jest reaktywacja. Live reaktywacja. Tylko, że tam byliśmy, powiedzmy, w miarę świeżo na nogach, a tutaj już nogi trochę zmęczone. I umysły. Chyba twoje, bo ja wygodnie sobie siedzę. No. Michał musi tutaj pracować na stojąco. Ja mam ten przywilej, że raczej siedzę podczas tej roboty. Ja posiedzę sobie z powrotem. 6 godzin. Nie zazdroszczę. No może 5. No zobaczymy, jak to korki. Kolibri 68. Powodzenia, Adami. Powodzenia i nie dziękuję. Grzemi. Dzisiaj sektor B, jutro sektor A, a w piątek sektor C. Aż tak? Nie, no chyba wolałbym tak, żeby w miarę w jednym sektorze łowić. Chociaż ja nie wiem, czy dzisiaj sektor B. Ja tak liczyłem, że jestem w sektorze B, ale ktoś tutaj mi z miejscowych mówił, że jestem już na początku C, więc nie wiem, zgłupiałem. Na razie to zgłupieję przy tych rybach tutaj. Na razie to jest problem. Największy to, żeby skutecznie zacinać. To jest cały tutaj myk w całym tym łowieniu. Kolibri 68. Adamie, masz piękną pogodę w Gdańsku, śnieg pada. No właśnie słyszeliśmy, że... Ale ja bym wolał tego nie słyszeć, bo ja przez Gdańsk będę wracał. A masz zimowe opony? Wielosezonowe. No tu się zrobiło aktualnie naprawdę fajnie. I wiatru jakiegoś nie ma takiego nie, dokuczającego? Nie. A nie ma wiatru, jest słońce, wyszło, jest w miarę ciepło. Arek Psztarski, jakie ryby dominują w łowisku? Dobra, przepraszam, zarzucę, żeby się skupić. Jak tutaj przyjeżdżałem, no to takie były informacje, że jest przewaga płoci. Więc o takich rybach głównie myślałem, natomiast dzisiaj jest zdecydowanie przewaga krąpi. I to są różne krąpiki od takich, powiedzmy, takich, co się uda zaciąć. Nie wiem, jakie tam jeszcze są, ale są też takie za zegarek. To już taka ładna ryba jest, powiedzmy. Ale płotki też się zdarzają, ale zdecydowana jest przewaga krąpi. Tu Grzemi napisał, że oficjalny trening w piątek masz wylosowany C. A, bardzo dziękuję za informację, więc być może będę w piątek za 2 dni łowił tutaj też. No i 2 dni na zawodach i dziękuję.
Miły YouTube. Pan kamerzysta też łowi, tylko obserwuje, bo ciężko by mi było nie korzystać z takich miejsc. Najpierw obowiązki, potem przyjemność. Nie, no zdarza się, że też na chwilę usiądę. Łowi, łowi. Wojtas, raz, dwa, trzy. Hej, witam. Jaka żyłka na przepony, jaką żyłkę na przepony mi polecisz? Firma Model z góry, dziękuję i pozdrawiam. Moje wszystkie przypony, których używam, wiążę na żyłce Prestona Reflo Power, tak to się nazywa ta żyłka, Reflo Power. Więc bardzo z pełnym przekonaniem polecam tą żyłkę. Paweł Lewczuk, mam taką nadzieję, że będzie więcej filmów tego typu, będziecie robić. Pozdrawiam. No jest taki plan, No zobaczymy, jak ta pierwsza seria pójdzie i pewnie jak pójdzie dobrze, no to... To pewnie będą pozostałe trzy w tym roku. Baronek się pyta, jaki aktualnie plan na zawody i niestety nie odpowiemy. Słuchajcie, to takich szczegółowych pytań nie zadawajcie, bo ja, no możecie to zrozumieć, że ja będę tutaj walczył z kilkudziesięcioma najlepszymi federowcami w tym kraju, więc nawet jak dzisiaj coś tam będę wiedział, to przepraszam, ja tego nie zdradzę na live, musicie to zrozumieć. Chociaż za bardzo jeszcze, no mam jakieś tam przemyślenia, ale jeszcze długa droga przede mną. Tak, powiem na filmie, więc zachęcamy na kanał Preston Innovations Polska, tam będzie troszkę więcej informacji. Także jakieś detale, takie detale detalowe, to a to propos dzisiejszego łowienia i łowienia tutaj, no to wybaczcie, ale nie będę tego zdradzał. Tak jak zawsze, jakby nie mamy z tym problemów na innych live'ach, kiedy robimy film, który nie jest powiązany z zawodami, to jak widzicie, nie ma z tym problemu. To ja Adamowi wszędzie zaglądam i jest wszystko ok. Baronek S, w takim razie czekamy na film. Dokładnie. Mariusz, a będzie live z Grand Prix, czy film w późniejszym terminie? Mariusz, live'u centralnie z Grand Prix nie będzie. Bo ja też za bardzo nie chcę Adamowi przeszkadzać podczas zawodów. Ja bym się na to nie zgodził. No wyobraźcie sobie, nie wiem, koszykarza, który gra w kosza i przy okazji jeszcze udziela wywiadu. No to jest po prostu niemożliwe. No. Tak, to jest nierealne. Ja już, jak ktoś do mnie przyjdzie w czasie zawodów i mi krzyczy, Adam, odwróć się do zdjęcia, to już mi tutaj tak wyrasta i się złe słowa cisną na usta, więc jak ja jeszcze miałbym przed kamerą gadać, no to już w ogóle by było przegięcie, więc... Także Mariusz, generalnie film będzie przygotowany do Grand Prix, a film taki ogólny jakby, to Adam ma w planach nagrać coś na swój kanał. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo tak jak mówimy, no ciężko skupić się podczas zawodów na jakby gadaniu do kamery i łowieniu w zawodach, nie? Tak, no poza tym, no jak ja jadę powiedzmy na takie zawody niższej rangi, no to ja w czasie tych zawodów, nawet jak tą kamerę mam gdzieś blisko, no to muszę cały czas o tą kamerę dbać. Kilka razy w czasie zawodów wymieniam baterię, więc to zajmuje czas, a tutaj jest takie łowienie zarzucił, wyjął, więc ja sobie nie pozwolę, żeby, nie wiem, 5 ryb na przykład stracić w czasie zawodów, bo to się może okazać, nie wiem, kluczowe. Pół kilo, 200 gramów i to jest kluczowe, czy ja będę wysoko, czy nie, więc na pewno nie będę takich rzeczy robił. Bo zawody są, przepraszam, no zawody są dla mnie najważniejsze. To jest najważniejszy temat. Ja mogę po zawodach pogadać o swoich jakichś tam spostrzeżeniach. O szczególnie zawody tej rangi, nie? Chłodniejsza ryba? No tak wygląda. Nie wiem, czy leszcza nie trafiłem. Na razie jeszcze się nie bujnął. Albo jakąś małżę, bo tutaj wrzuciłem do wody, więc też się trafiają. Tak, Marcin Sław, witam. Mariusz napisał, że okej, pełne skupienie. Coś tam mi porwało tą... A nie, patyczek. Patyczek, no. Gałązkę miałem. Dariusz Gromek, witam Panie Adamie. Czym się różni hak KKHB od KKMB? Dobra, założę przynętę, zarzucę i będę odpowiadał. Może trochę powiem o haczykach w ogóle Prestona. Jest film o tym nagrany na kanale Preston Innovations Polska, że więc jak ktoś chciałby szerszych informacji na temat właśnie haczyków Prestona, to tam to jest zawarte. To chodzi o haczyki właśnie takie, które mają oznaczenia literowe. To nie haczyki z serii Natural, ale haczyki właśnie głównie bezzadziorowe. KK to jest model haczyka.
to jest kształt haczyka, więc te haczyki KKH i KKM mają dokładnie ten sam kształt, to jest ten sam kształt. Natomiast tutaj cały klucz w tych haczykach to jest trzecia literka. Trzecia literka jest M albo H. I to ta literka nam we wszystkich tych modelach haczyków z tej serii mówi o tym, z jakiego drutu jest zrobiony ten haczyk. Czyli jak mamy KKH, to jest heavy, z najgrubszego drutu, a jak jest KKM, to jest medium, czyli ze średniej grubości drutu. Więc haczyk KKH od KKM różni się grubością drutu, z którego jest wykonany. M to jest trochę cieńszy drut, KKH to jest grubszy drut. Na końcu literka B, która jest, KKHB czy KKMB, to oznacza bezzadziorowy, barbless. To taki klucz tam do tych haczyków Prestona. Paweł Lewczuk, panie Adamie, zapraszam na wspólne łowienie do Belgii. No, byłoby fajnie. Paciosek pyta, a gdzie będzie Grand Prix Polski? To Grand Prix będzie akurat na Odrze w Szczecinie. Teraz tutaj jesteśmy właśnie na Odrze w Szczecinie. No, a pozostałe to jest Tarnobrzeg? Tak, Tarnobrzeg. Jeszcze będzie później, będzie najprawdopodobniej Jaraczewo. I ostatnie Grand Prix Polski... Kołobrzeg. No, bardziej Koszalin. Rosnowo. Koszalin. Rosnowo. Przemek XXX. Panie Adamie, bardzo lubię oglądać, nie tylko live, ale obejrzałem wszystkie filmy na YouTube. Porady i ciekawostki bardzo mi się przydały. Prawdomówność jest twoją ogromną dewizą. Staram się, bardzo dziękuję za dobre słowo. Rafał N. Jesteście pierwszy raz na tym łowisku? Ja tak. No ja nie, ja tu startowałem chyba w 2021 roku, w czerwcu. Tutaj były Mistrzostwa Polski, to były moje pierwsze zawody, powiedzmy, w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Federze i tutaj startowałem, ale... No ale byłem daleko, więc tam nie ma o czym gadać. To jeszcze były takie początki. Śmiałem się wtedy, bo byłem w pierwszej turze 11 i tam mnie ktoś zagadał, jak tam twoje wyniki. Ja mówię, że trochę źle zrozumiałem, bo mi powiedzieli, żeby wygrać te zawody, to trzeba dwie jedynki zrobić, a ja to wszystko w jedną turę zrobiłem. Kurczę, spadają mi ryby, no coś tu się niedobrego dzieje, nie podoba mi się to łowienie. Jest jednak mało. Jest, ale parę mi spadło teraz pod rząd. Zobaczcie, ktoś pytał, jakie rybki. No takie rybki dziubią, takie trochę mniejsze, więc to są takie trudne do zacięcia te ryby. Dariusz Dąbrowski. Też nie lubię, jak podczas zawodów ktoś mi wchodzi na stanowisko. W zeszłym roku kolega wszedł, nadepnął mi należący top karpiowy i odskoczył idealnie na drugi. Dwa za jednym zamachem. Ojej! No to współczuję, ale sobie wyobrażam, jaka tam musiała aura powstać i jakie słowa poleciały. Bardzo współczuję, mimo że się śmieję, ale po czasie chyba można się z tego już teraz pośmiać. Piotr Bryla. Kamienie, specyficzne łowisko. Raz łowisz, raz patrzysz, jak zawodnik z boku łowi. Ale jedno z moich ulubionych miejsc. Przepiękne płocie, leszcze, krąpie i to po niemieckie. Z emotikonką. Ale uwaga na okonki. No właśnie, trochę tych okonków dzisiaj też złowiłem. Dawno tutaj nie miałem okonka. Teraz ostatnio te krąpiki mi tutaj biorą. I chyba nie za duże też te krąpiki mi tu wpłynęły, bo parę miałem spudłowanych zacięć. Ja też mam takie rozbudowaną odpowiedź. Fishing Master pyta, cześć, co pan Adam mógłby powiedzieć mi i poradzić, powiedzieć mi, jak poradzić sobie na moich pierwszych zawodach fiderowych? Ojejku, no to trudne pytanie. Jak sobie poradzić? No nie wiem, no to zbyt dużo zmiennych jest, bo... To może być łowienie blisko brzegu, może być daleko, może być łowienie szybkościowe drobnych ryb, może być polowanie na jakieś większe ryby, więc trudno jest mi cokolwiek doradzić. Na pewno dla mnie przynajmniej pierwsze zawody federowe, no to były takie dosyć bolesne zderzenie tutaj było na tych zawodach, więc chyba trzeba się nie zrażać, jakby były jakieś niepowodzenia, chociaż życzę jak najlepiej. Ale te niepowodzenia tak w takiej pierwszej fazie są dobre, bo one troszkę budują charakter, a po drugie zachęcają do tego, żeby się bardziej rozwijać, jeszcze udoskonalać, więc to są takie dosyć ważne rzeczy. Ja myślę, że to jest ważne, to co
wspominamy tam nieraz na niektórych filmach, żeby zaczerpnąć wiedzę od miejscowych wędkarzy, jeżeli jest to możliwe, nie? Odnośnie łowiska. No tak, no warto iść, ja to lubię przed zawodami, pójść na dane łowisko, zarzucić zestaw, zobaczyć, co tam w tej wodzie pływa. Czy ryby są blisko, czy są dalej. To, co wspomniałem wcześniej, czy trzeba odławiać drobne rybki w miarę szybko, czy trzeba sobie czy można sobie pozwolić na czekanie na jakąś większą rybę, czy może trzeba te warianty połączyć, na przykład, nie wiem, 2 godziny próbować łowić drobne ryby, później zapolować na grubą. No, temat rzeka. Nie jestem w stanie tak tego powiedzieć, no, bo to nie ma jednej dobrej taktyki na takie wędkowanie. Tutaj Dariusz Gromek napisał, że dziękuję. Piotr Damp, witam serdecznie. Kiedy będą wyniki konkursu? Piotrze, jak otworzysz sobie film konkursowy, to tam w opisie na samym dole jest, do kiedy ten konkurs trwa. I wtedy jak skończy się ten termin, to myślę, że tam dzień, dwa po tym terminie na pewno będzie ogłoszenie konkursu na naszej karcie społeczności na YouTube. Marcin Baczewski, co sądzi Pan o kiku Ascension 360 pod kątem zawodów? Bardzo lubię te kije. Co prawda łowię na Supera X360, ale uważam, nawet teraz mam ten Supera X360, ale bardzo podobna charakterystyka. Do tych samych celów zastosowałbym właśnie te Ascension, więc jeśli porównamy jakość, cenę, to zdecydowanie Ascension tutaj jest super, no bo to jest wędzisko wysokiej klasy za stosunkowo nieduże pieniądze, więc jak najbardziej, bardzo dobra seria. Bubble Fishing Freak. Kiedy odwiedziny na łowisku Oaza Kozienic? Koło Kozienic. Koło Kozienic. Ja słyszałem o tym łowisku i nawet ostatnio z Konradem rozmawiałem. Pamiętasz, Michał, z Konradem? Tak, tak, to chyba nawet Konrad wtedy zresztą o tym łowisku coś wspominał. Tak, Konrad wspominał. Przy okazji pozdrawiamy Konrada. Tak, ostatnio jakoś tam się do mnie odzywał i też właśnie zapraszał na to łowisko. No na razie nie planowaliśmy, no ale kto wie. Kto wie. Sobie trochę większy. Nie będziemy też zdradzać tak planów na wakacje, ale plany na wakacje mamy dosyć, myślę, że grube. Ale może się uda gdzieś wcisnąć. Na razie wyczerpaliśmy pytania, więc jak macie, to śmiało piszcie w komentarzu. Zmienia się to łowisko na początku. Czy w ogóle zobacz, jak wiatr teraz zaczął, pewnie zacznie to, co mówili. Że ta cofka zacznie odpuszczać, tak? Tak, tak, tak. Piotr Bryla, haha, po niemieckiej krąpie to nic do nazwiska. Ale nie, byłem mi tylko, ale to jest tak jakby śmieszne. Chodzi, że takie duże, co jeszcze stare Helmuty pamiętają. Gnatek 86, wędkarz, witam. Jakie ryby? Niestety takie, które ciężko zaciąć. Ryby trochę mnie tutaj oszukują, muszę przyznać. Nie czuję się z tym komfortowo. No ale mam jeszcze 2 dni, żeby się dopasować. Pokażę Wam, jakie to rybki tutaj dziubią i one takie są trudne do zacięcia. O, takie krąpiczki, które mają bardzo malutki pyszczek i ciężko skutecznie je zacinać, niestety. Ale co jakiś czas się udaje, takie maleństwa. Marbo pyta, czy do kija Preston Monster Extreme Distance Feeder 380-150 gramów nada się kołowrotek Preston Extremity Feeder 520 do dalekich rzutów? No nie, to wolałbym albo 620, albo... jeżeli Extremity, to 620, najlepszy z kołowrotków Prestona do dalekich zarzutów, to będzie zdecydowanie Intensity. Intensity i to większy model, 720. Chodzi tutaj o wielkość szpuli. O średnicę tej szpuli, o wielkość. Łatwiej spada plecionka podczas, czy żyłka podczas zarzucania z takiej dużej szpuli. Dariusz Dąbrowski, jeżeli będziecie robili tour de łowiska, to ponownie zapraszamy na Gierłatówko. W dni powszednie zamknięte, więc można łowić do syta. Wiesz, gdzie jest Gierłatówko? Nie. Ja też nie. Nie, bo tak w sensie, że ponownie zapraszamy. To może już tak ktoś nas zapraszał i nie skorzystaliśmy, może dlatego. Słuchajcie, tych zaproszeń naprawdę jest sporo i nie jesteśmy w stanie skorzystać ze wszystkich, ale bardzo dziękujemy. No, mam nadzieję, że gdzieś tam... Najlepiej myślę, żeby to taki gdzieś tam trwale
było wiadomo, że jest takie zaproszenie, to do Michała napisać może na Messengera to takie. Tak, tak, no na Persona, na Messengera, możesz się napisać na Persona, na Messengera, możesz się napisać do Adama na Messengera. Jakby my, mam wrażenie, że często takie zaproszenia gdzieś tam staramy się przyjmować, nie? Dariusz Dąbrowski pisze, że to niedaleko Wrześni. Anna Bartkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Bryla, jak nie trafiają się okonie, spróbuj dołożyć kawałek czerwonego, zawsze krąpie tam dobrze i agresywnie reagują na gnojaka. Ja tu próbuję już teraz, to już wszelkich sztuczek się imam, natomiast już mi niewiele przynęt zostało, więc już tak powolutku, pomalutku. Tam. A tu jeszcze 4 dni przed tobą. Maciek Perkowski, no ładna pogoda w Szczecinie, w Kobyłce pada. Ataman Junior dojechał. To Maciek powiedział, ma Ataman Junior? Tak, no. Ataman Junior tam dalej. Aha, stoi. Okej. Okay. Gnetek 86 Wędkarz. Gdzie taka ładna pogoda? Szczecin. No jesteśmy zaskoczeni tą pogodą, bo miało być dzisiaj maksymalnie 10 stopni. No to tak pozytywnie, ja widziałem no, 7, ale to pochmurno. No ja dzisiaj rano sprawdzałem, to tak nawet pokazywało około 10 i gdzieś tam w drugiej części, chociaż to już jest druga część jest, dnia, jest, tak? Jest. Że jakieś właśnie słoneczko mogło się tam przebić. No trochę, kurczę, to prawie im się sprawdziło, chociaż jest cieplej myślę niż 10. Jest i tak jak się przebiło, to tak już się przebiło na dobre. Bo mam wrażenie, że już od dłuższego czasu to słońce świeci. No ale Polska dzisiaj tak jak długa i szeroka, tak podzielona na tą pogodę. Aż tak? No. Naprawdę? No to pisali wcześniej, że Gdańsk śnieg pada. Ale to myślisz, no tak, Kobyłka pada, Kobyłka czyli pada. Myślisz, że co, w pionie podzielona? No mi się wydaje, że tu może być w ogóle najcieplej. No. Tak im bliżej granicy. Ciekawe. Coś za długo, nic się nie dzieje. Co one sobie na wieczorowego wyszły, czy? Gnetek 86 Wędkarz, byliście może kiedyś w Borach Tucholskich? Ja prywatnie byłem. Ja też byłem, ale bez wędki. Tak, nie łowiłem. Gdzieś tam, chyba nawet przejazdem bardziej niż zwiedzanie. O tak. Bory, Kaszuby, bardzo ładne tereny. Kurczę, no jakaś fajna ryba mogłaby się trafić jeszcze na tym live'ie. No mogłaby, ale to są tylko ryby. Ja wiem. Wędkarstwo moja pasja, pyta, czy było coś? Ogólnie w ciągu dnia było. No ogólnie tam się działo, no. Jak to na treningu, no robi się jakieś tam rzeczy, które działają, robi się takie rzeczy, które psują łowienie, czy nie działają. Więc tak to wygląda, no ale nie wiem, kilkadziesiąt ryb myślę, zostało złowionych i to tak. Myślę, tak. Kamil Zieliński pisze, że Kujawy wieje strasznie. No to ciekawe, bo tutaj tego wiatru nie ma, nie? No, ja z tym a tu jest taki dosyć otwarty teren i tego wiatru nie ma. Zresztą w prognozach tak było, że nie tak. Będzie tutaj wiało. Tak. Anna Bartkowska pyta się, czy bierzemy ryby do domu, czy zostawiamy? Zostawiamy. Zostawiamy zdecydowanie. Siatkę mamy tylko dlatego, że to jest trening przed zawodami. No i dobrze by było po tym treningu jakieś wnioski wysnuć, ocenić ile tych ryb można złowić, być może określić jaka jest średnia waga jednej ryby, żeby później w czasie łowienia no móc określić ile się ma ryb w siatce. No tak, bo tak jak pewnie zwróciliście uwagę, no nasza firma generalnie tych siatek nie ma. Ponieważ jak to nie jest związane z zawodami, to po prostu staramy się je na bieżąco wypuszczać. No ale tu temat troszeczkę inny i ta siatka po prostu no, będzie potem pomocna przy wyciąganiu jakichś wniosków. Teraz się zaczęło zawiewać. To z Kujaw pewnie. No, zostaliśmy wywołani do tablicy. Przemek XXX w tych Grand Prix Polski będzie startowało dwóch moich kolegów. Jeden z okręgu kieleckiego, drugi z Zamościa, ale i za pana będę trzymał kciuki. Cały czas będę obserwował poczyniania całej waszej trójki.
Super, bardzo miło. To nie, niezły rozstrzał. Kieleckie, Zamość, Kobyłka. Trójkąt bermudzki. Jak to nawet popatrzysz, to taki trójkąt się robi trochę. Te krępiki takie pomarańczowe, te końcówki pyska mają, zobaczcie. Z któryś z kolei, no? Tak, takie. Gnetek 86, wiątkę, przepraszam, wcześniej było jeszcze. Krystian Żygadło. Kiedy sprzedaży nowy fotel Ignition? Pozdrawiam. Aż głupio nam się odpowiada na te pytania. Jest nam głupio, że nie wiemy. No ale nie mamy wpływu na pewne rzeczy. Ja powiem szczerze, nie wiem. Już się boję podawać jakiekolwiek daty, czy nawet okresy. Więc Krystian, jeden z takich najnowszych informacji, no to w kwietniu to powinno wszystko być. Wiem, że powinno być w marcu. Teraz w kwietniu, no my też jakby nie wiemy wszystkiego. No, są rzeczy, które gdzieś tam nie są zależne od nas. I niestety trzeba się uzbroić po prostu w cierpliwość. A najszybciej myślę, że nowy Ignition trafi do osoby, która poprawnie wytypowała wagę Karasia. Właśnie, można go wygrać, bo ten Ignition już jest w Polsce, on jest u Michała. Tam już jest naznaczony śluzem i łuskami Karasia oraz peletem Sonubajca i zanętą Sonubajca troszkę. Więc jest nadal konkurs do wygrania, więc tam może trzeba uderzyć. Tak. Gnatek 86 wędkarz, to zapraszam na jezioro Dobrzyk, na Duże Leszcze i nie tylko, ale od 20 czerwca. Dziękujemy Gnatek za zaproszenie. A dlaczego po 20 czerwca? O, to ciekawe. Może jakiś tam jest ochrona tych leszczy. Krystian Żygadło odpisał, że okej, czekam i gram. A Anna Bratkowska pyta, jaki był największy połów? Tylko nie wiem, czy ogólnie, może ogólnie? Nie, no chyba dzisiaj, nie? Dzisiaj to chyba nie mam niczym szczególnym, żeby się pochwalić. Nie złowiłem jakiejś wielkiej ryby. Jednego leszcza miałem takiego, może z pół kilograma miał. Więc tylko coś takiego mogę tutaj, o czymś takim mogę mówić. Natomiast no, przeważają jakieś nieduże krąpiki od takich, powiedzmy, do takich i płotki od takiej też do takiej, największa, myślę. Marbo pyta, jaka pogoda ci przeszkadza na zawodach, a może żadna? Ja chyba jestem taki dosyć odporny na złe warunki atmosferyczne. Chłód jakoś mi bardzo nie przeszkadza. Potrafię się z tym chłodem dogadać. Oczywiście no są jakieś pewne granice, ale jak ja na feder łowię, to nie łowię podczas mrozu. Więc mróz nie bardzo. Znaczy mróz, no chłód. Może mróz, jak jest poniżej zera, to nie jeżdżę na feder, bo zamarzają przelotki i ja tego nie lubię. O, takie rybki pani Ania pytała, więc o, takie coś. Gnatek odpisał, że wtedy wracają starła i biorą powyżej takie 3,5 kilo. Aha. A gdzie ten Dybrzyk jest? Jakbyś mógł jeszcze napisać, Gnatek. Ty wiesz o tym, gdzie jest Dybrzyk jezioro? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tutaj Edyta prosi, żebyś pozdrowił Miłosza. Miłosz, pozdrawiam. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Witam ponownie. Dzień dobry. Z tą pogodą w sumie dokończyłeś, myśl, nie? Czy ci przerwałem? Trochę mi przerwałeś. Nie. Ja tak, moja głowa tak gdzieś też rozbiegana jest. Jeśli jest duże słońce, ja też to jakoś tam toleruję. Jak widzicie, stosuję parasolkę, która mnie a szczególnie przynęty. Bardziej to mi pogoda zła, to mi raczej przeszkadza tylko w dwóch tak jakby aspektach wędkowania. Pierwszy aspekt to jest taki, że mi przeszkadza, bo muszę się zająć przynętami, czyli jak pada duży deszcz, no to niestety mam problem z tym, żeby... Znaczy mam problem, no jakoś to robię, ale jest utrudnione wędkowanie, bo muszę zadbać o to, żeby przynęta czy zanęta nie zrobiła się przemoczona. Więc to jest pierwszy taki problem.
A drugi problem to jest z wiatrem, gdy łowię na bardzo dużym dystansie i nie mogę wyprostować plecionki pomiędzy szczytówką a koszyczkiem. To jest druga rzecz pogodowa, która mnie irytuje i przeszkadza w wędkowaniu. A tak poza tym to jakoś tam radzę sobie. Na razie wyczerpaliśmy pytania. Mamy tak 35 minutę live'a, więc myślę, że takie jeszcze dobre 5 minut i będziemy się z Wami powoli żegnać. Gdatek odpisał, że to jest miejscowość koło Chojnic, Drzewicz. Koło Chojnic, czyli... Czekaj, jak to się... aktualnie ma taką... Nie, no ja wiem. Pytałeś, Bory Tucholskie. A, no tak, Chojnice. Skubane same małe biorą teraz. Zawstydziły się. Michał Bienek pisze, panie kochany, jaką parabolę od Prestona? O kurde, ale klucz jakiś. Parabole? Parabole. Chodzi o akcję wędki. Dobra, no tak. dobra. Załapałem. Trochę późno, ale chyba o to chodziło. Proszę powiedzieć, do czego ta parabola potrzebna jest? Jaka długość? Do jakiego wędkowania? To wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć. Czy w ogóle jest? Elvio Poggi. Ciao, Adam from Italy. Ciao. Kurczę, włoskiego nie znam, żeby gadać tam po włosku. Trzeba się poduszyć. Mi chiamo Adam. O. Bo tak ci powiem, że teraz stoję plecami do tego słońca i normalnie czuję, jak mi grzeje kark. Nie, no jest teraz, to jest przyjemnie ciepło. Ktoś mówił, że bardzo lubi to łowisko. Rzeczywiście, no wyobrażam sobie, że to łowisko może być fajne. Teraz jest akurat dużo drobnej ryby, ale jak tutaj przychodzi okres właśnie, że są grube płocie, to myślę, że też jest fajne wędkowanie. Jest też okres później, jak się zrobi cieplej, to tutaj znowu rozpióry się łowi, bardzo waleczne ryby. Więc też myślę, wędkarze tutaj mają w ciągu roku... Mają co robić. Tak, jest co robić. Myślę, że latem tylko to łowisko raczej chyba nie jest dobre, no bo to jest bardzo głębokie łowisko, więc wyobrażam sobie, że raczej latem ryby wybierają troszkę inne miejsca niż jakieś 7 czy 8-metrowe dziury, nie? Tutaj Mikołaj Bienek odpisał, panie kochany... 11 FT, 11 stóp, troszkę komercja, troszkę wody stowarzyszenia, bez presji na zawody. Kurczę, panie kochane, no myślę, że ja bym Monster X wędkę 11 FT, to myślę, że to najlepsze wędzisko będzie do takiego będzie wędkowania. Ja bym taką wędkę wybrał. Monster X 3,35, właśnie 11 stóp. Przemek Fishing. Cześć chłopaki, szukam sztycy do karpi, tylko na komercję, 4 metry, do kosza 55x45. No to zachęcamy, żeby się troszkę uzbroić w cierpliwość. No i obejrzeć nowości. Tak, obejrzeć nowości kwietniowe, które niedawno zostały za... Marcowe. Albo kwiecień to dopiero... Dopiero się rozpoczął. Nowości marcowe, które... na kanale Preston Innovations Polska, nie wiem, 2 tygodnie temu zostały zaprezentowane, tak. 2, 3, 1,5, no jakoś tak, no. Żeby obejrzeć ten materiał i tam są pokazane sztyce, tam jest 2, 3, 4-metrowa sztyca oraz sztyca 3,60. To są typowo karpiowe, mocne sztyce z przynitowanym gwintem, ścianki takie, że krzywdy nie ma, więc chyba bym czekał na te sztyce i to polecam. Mikołaj Bienek odpisał, no i dziękuję ślicznie. Bardzo proszę. Adrian Gajda, cześć. Od czego zacząć fiderowanie? Od metody czy standardowego koszyka? Kurczę, no trudno jest mi powiedzieć i cokolwiek doradzać, bo według mnie to są dwa zupełnie różne sposoby łowienia, bo być może wędkarz, który siedzi nad wodą, wygląda podobnie, bo on sobie siedzi i wpatruje się w szczytówkę, natomiast budowa zestawu czy łowione ryby są zupełnie inne. Myślę, że pewnie łatwiej by było zacząć od metody. To też jeszcze zależy, gdzie kto wędkuje, no bo jak
jakie ryby będzie łowił, no bo nie wyobrażam sobie kogoś, kto by na, nie wiem, na kanał żerański i łowienie jakichś niewielkich rybek pojechał z metodą. Znowu też, jak ktoś łowi na komercji, no to trudno, żeby tam klasyka stosował, no bo metoda będzie po prostu skuteczniejsza. Ale myślę, że jeżeli chodzi o przygotowania, nakład środków, no to metoda wydaje się dużo prostsza i dużo bardziej dostępna. Tam wystarczy kupić, powiedzmy, wędkę, o której gadaliśmy, 3,30 długości, kołowrotek, żyłkę 0,23, parę podajników z tej serii ICS polecam, bo to można mniejsze, większe kupić, foremkę, troszkę przyponów, ze dwa pudełeczka z przynętami, które się nie psują, które można zawsze trzymać w torbie wędkarskiej. Nie trzeba, tak jak ja muszę dbać o robaki, żeby były po pierwsze, później żeby nad wodą się nie zepsuły. Więc metoda na pewno na start będzie łatwiejsza, ale to są dwa zupełnie inne sposoby wędkowania i zupełnie inne podejście. I ostatnie pytanie już na dzisiaj. Przemek Fishing odpisał, że widziałem, a wiecie, jaki koszt tej 360? Dzięki. Ja nie wiem. Ja też niestety, Przemek, nie wiem, ale myślę, że jak wpiszesz sobie dokładną nazwę, to na pewno na jakiejś stronie angielskiej powinien być jakiś koszt w funtach albo... I to, ale ja myślę, że niektóre też polskie sklepy wędkarskie, dobre sklepy już polskie wędkarskie, jak pokazują się nowości, to oni prezentują te nowości na swoich stronach. Oczywiście piszą, że produkt jest niedostępny, ale jest na przykład w niektórych sklepach taka opcja, powiadom mnie, gdy będzie dostępny. No i jest cena. I jest cena podana, więc warto poszperać też po internecie. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Mikołaj Bieniek, a właśnie, bo bym zapomniał, Preston ma zamiar wypuścić jakieś nowe kije na 2024? Nawet gdybyśmy wiedzieli, to nie możemy na to pytanie odpowiedzieć. Tak. Także musicie czekać na poszczególne premiery. Nie zaprzeczamy, produktów, ale też nie potwierdzamy tej informacji. Nie możemy takich rzeczy robić. Dobra, to co? My się będziemy żegnać i kończyć nasz film. Także dziękujemy bardzo, że byliście. Dziękujemy za waszą aktywność. Czekaj, bo może jeszcze uda mi się rybę wyciągnąć tak na do widzenia i ona pomacha do was. Mikołaj Bieniek odpisał, że ten uśmiech powiedział mi wszystko. O to. Zwodniczy ten uśmiech. No dobrze, ale rybka jest na zakończenie. Zobaczcie. Tak. Nieduża rybka, ale ja lubię łowić każde ryby. Oczywiście irytuje mnie, gdy te ryby mnie oszukują. Dzisiaj troszkę mnie te ryby irytują, bo nie do końca wiem, jak je łowić. Ale jestem, myślę, bliżej. Już trochę więcej wiem o łowisku po dzisiejszym dniu. Słuchajcie, dziękuję, że byliście. Zapraszamy oczywiście do komentowania, do pozostawiania kciuka w górę pod tym live'em. Jeżeli ktoś nie jest subskrybentem kanału Preston Innovations Polska, to kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Materiały się ukazują regularnie, w każdy piątek jest film. Dodatkowo jeszcze pokazujemy live'y, więc myślę, że jest troszkę materiałów, zarówno w federze klasycznym, materiałów metodowych. Jest świetna ekipa spławikowców, bo w ekipie Preston Innovations jest jeden z najlepszych polskich spławikowców, Maciek Białdyga, jedna z najlepszych polskich kobiet, czyli Patrycja Pawlikowska. Także co kto lubi, to na kanale Preston Innovations Polska znajdzie. Dziękuję, że byliście i do zobaczenia. Trzymaj.